Czy powodem wytwarzania się gazów po jedzeniu może być brak odpowiedniego zakwaszenia żołądka? Bardzo dobre pytanie. Czy przyczyną mogą być też problemy z florą bakteryjną w jelitach? Problem pojawia się dość często. Witam Państwa bardzo serdecznie. Andrzej Kawka, Klinika Medycyny Zintegrowanej Kawka.je. Kolejne pytanie z naszej listy od pana Waldemara. O, znajome imię i nazwisko, pozdrawiam. Czy powodem wytwarzania się gazów po jedzeniu może być brak odpowiedniego zakwaszenia żołądka? Bardzo dobre pytanie. Czy przyczyną mogą być też problemy z florą bakteryjną w jelitach? Problem pojawia się dość często. Otóż oczywiście, że tak. Gazy będą pojawiać się po pierwsze wtedy, kiedy żywność nie będzie prawidłowo strawiona. Jeśli chodzi o produkty, które zawierają białko w sobie, nasz organizm musi to białko rozłożyć na aminokwasy i do tego potrzebne są enzymy trawienne i pierwszym enzymem trawiennym, który zaczyna trawić białka, czyli rozkładać je na mniejsze wiązania, jest pepsyna, która znajduje się w naszym żołądku. Ale żeby pepsyna mogła być aktywna, do tego potrzebujemy niskiego pH, ponieważ jeśli pH idzie do góry, wtedy ten enzym jest jakby neutralizowany. Dlatego, kochani, żeby móc zacząć trawić białka, musicie zadbać o to, ażeby kwas solny był w żołądku, to znaczy, żeby te soki trawienne były odpowiednio w niskim pH, nie tylko po to, żeby ta żywność mogła zostać rozłożona, strawiona, ale też po to, żeby mogły występować tam enzymy trawienne, które będą w tym pomagać. No i oczywiście, no, pan Waldemar myślę, że to wie, że można zakwaszać żołądek na różne sposoby. Na pewno cudownym sposobem jest ocet jabłkowy. W ogóle ocet, nie tylko jabłkowy, akurat za jabłkowym nie przepadam, pijam go najrzadziej, ale ocet jakikolwiek, który będzie zrobiony. Może to być cytryna, mogą to być też inne rzeczy. No, czasami niektórzy mówią o kiszonkach, ale te kiszonki raczej mają troszkę za wysokie pH, żeby mogły tak mocno dokwasić żołądek. Trzeba pamiętać o tym, żeby spożyć też odpowiednią ilość soli, ponieważ bez soli organizm też nie będzie mógł wytwarzać odpowiedniej ilości kwasu solnego. Oczywiście, co tak naprawdę powoduje, że pH żołądka idzie do góry? To powoduje jedzenie, czyli jeśli jemy produkty, w których są węglowodany, jeśli jemy produkty, w których jest przede wszystkim skrobia i węglowodany, tak, bo wiadomo, skrobia to też węglowodany, ale produkty skrobiowe i wysokowęglowodanowe, to wtedy do strawienia tej skrobi czy węglowodanów nasz żołądek, nasz organizm potrzebuje wysokiego pH w żołądku. W związku z tym, jeśli często spożywamy produkty cukrowe, to wtedy automatycznie ten kwasy żołądkowe będą podnosić, to pH kwasów żołądkowych będzie szło do góry i jak one będą wysoko, to potem będą znowu musieć schodzić z dół. Więc jeśli w jednym posiłku będziemy mieć węglowodany, w drugim będziemy mieć białka, to jeszcze myślę, że nasz organizm będzie mógł sobie z tym poradzić. Największym problemem jest to, kiedy w jednym posiłku dajemy mięso i ziemniaki. Na przykład ziemniaki, tak? Bo myślę, że tutaj pan Waldemar innych rzeczy nie jada, ale czy mięso, bo to może być oczywiście mięso i zboża, mięso i owoce, mięso i słodycze. Wtedy my, jak ja to często powtarzam, nie mamy czterech żołądków jak krowa, w związku z czym nasz organizm nie może w jednym żołądku strawić skrobi, a w drugim żołądku nie może strawić białek, dlatego że mamy jeden żołądek, jednokomorowy, i w związku z czym jakby żołądek nie może się podzielić. Więc żołądek w tym czasie, kiedy zjemy mięso z węglowodanami, czy tam ze skrobią, to nasz organizm nie jest w stanie przetrawić tego posiłku. I więc na to trzeba zwrócić uwagę. Ja powiem taką moje doświadczenie, ponieważ to zakwaszenie żołądka u mnie zawsze było dużym problemem i zawsze musiałem o to mocno dbać. Dlatego nauczyłem się, zdobywałem długo wiedzę, co powoduje i jak można sobie o to zadbać. I dlatego często się tym dzielę z Wami, na pewno z każdym pacjentem, więc pan Waldemar to wie. Natomiast rzecz polega na tym, że jak Państwo może już wiecie, od czerwca tego roku przeszedłem na dietę karniwora, w związku z czym praktycznie odstawiłem całkowicie rośliny. I jeśli jestem w takich etapach, gdzie w ogóle nie jadam roślin, nie mam absolutnie żadnego problemu z zakwaszeniem żołądka, ponieważ mój organizm wprowadzam do mojego żołądka tylko produkty odzwierzęce, czyli mięso,
jajka, tak, i ewentualnie tłuszcze. Wszystkie te produkty do trawienia potrzebują niskiego pH, więc mój żołądek z automatu cały czas utrzymuje niskie pH i nie powoduje to podnoszenia się tego pH do góry. I to jest naturalny proces. Zwróćcie Państwo uwagę na to, że zwierzęta w naturze nie mają diety zróżnicowanej. Jeśli jest wilk, to on je mięso. Jeśli jest sarna, to ona je rośliny. I raczej nie ma za wielu takich zwierząt, które będą jadły i rośliny, i zwierzęta, dlatego że my genetycznie, znaczy każdy jakby no istota, czy tam ludzka, czy zwierzęca, będzie przystosowana do jakiegoś danego pożywienia, więc ssaki mięsożerne będą jeść mięso i nie będą jeść ziemniaków, no i też na odwrót. Oczywiście są zwierzęta, co będą jeść jedno i drugie, ale to jest taki troszkę odmienny temat. Ja teraz mówię, jak to powinno wyglądać, więc jeśli mamy naprawdę bardzo duże problemy z zakwaszeniem żołądka i nie idzie to w żaden inny sposób, prosiłbym zwrócić uwagę na to, czy przypadkiem w diecie nie ma za dużo roślin, a na pewno roślin wysokoskrobiowych, czy roślin wysokowęglowodanowych. Jeśli już strawimy to w żołądku, oczywiście przyczyną jakby tych gazów może być też inne rzeczy, ale też pamiętajcie, kochani, o tym, że no nieprawidłowa flora bakteryjna na pewno może powodować gazy i wzdęcia, tak? To jest oczywiste, natomiast najczęściej gazy i wzdęcia powodują produkty, których nasz organizm nie chce, po prostu. I jeśli ja na przykład tak mam po cebuli, jeśli zjem usmażoną cebulę albo ugotowaną cebulę, to mam tak okropne gazy i tak okropne wzdęcia, że chciałem wyeliminować cebulę z mojego życia, dlatego że no, ze względu na szacunek dla innych członków mojej rodziny, w związku z czym po prostu, jeśli po cebuli mój organizm tak reaguje, to ja wiem, że cebula mi szkodzi i ja po prostu tej cebuli nie jem. Więc najprostszym sposobem jest zobaczenie, po jakich produktach my mamy takie gazy albo wzdęcia. Wtedy z automatu wiemy, bo organizm nam pokazuje, że on nie chce tych produktów jeść i te produkty trzeba odstawić. Jeśli odstawimy te produkty, będziemy wtedy mieli mniejsze stany zapalne jelit. Jak będą mniejsze stany zapalne jelit, to za automaty jelita będą się uszczelniać. Wtedy łatwiej nam jest odbudować prawidłową florę bakteryjną jelit i wszystko wraca do normy. Więc no, tutaj trzeba mocno zwracać już czasami indywidualnie na to, co u nas powoduje gazy, dlatego że takie gazy u jednego będą powodować jedne produkty, u innych inne produkty, jeszcze u innych inne produkty i nie zawsze jesteśmy w stanie wszystko przewidzieć z góry. Dlatego indywidualnie prosiłbym, żebyście Państwo zwracali uwagę, po czym macie te gazy i jeśli te gazy występują, po prostu przynajmniej na jakiś czas usunąć te produkty z żywienia, aby mikrobiota jelitowa mogła dojść do swojej prawidłowej postaci, żebyśmy usunęli stany zapalne jelit, no i żeby odpowiednio dokwaszać żołądek. Oczywiście na dokwaszenie żołądka będzie bardzo mocno wpływać również stres, więc jeśli żyjecie Państwo w stresie, dużo emocji, przeżywacie to wszystko tutaj w okolicach żołądka, to to też będzie wpływać na dysfunkcję żołądka, więc jeśli są takie sytuacje i żyjecie w dużym stresie, no to kochani, tutaj trzeba popracować już ze sobą, trzeba nauczyć się relaksować swoje ciało, czyli nie wiem, robić medytację, chodzić na spacery, robić ćwiczenia oddechowe, słuchać relaksującej muzyki, no jest wiele metod relaksacyjnych, no i na to naprawdę mocno trzeba zwrócić uwagę, ponieważ żyjemy dzisiaj w takich bardzo stresujących czasach. Jeśli nie nauczycie się Państwo dbać o to, żeby była równowaga pomiędzy działaniem sympatycznym systemem nerwowym a parasympatycznym systemem nerwowym, czyli tym współczulnym i przywspółczulnym, i będziecie ciągle w napięciu, no to też automatycznie będzie dochodzić do dysfunkcji praktycznie całego naszego ciała. Dziękuję kochani bardzo za wysłuchanie, za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.